Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy, w którym będę jeździł takim francuskim pudełkiem, tojtojem, śmietnikiem. No może śmietnikiem to nie do końca, bo on jest, wiecie, taki niby mały, ale stylowy, no bo Francuzi to zawsze muszą robić tak, żeby to było niby stylowe. No i właśnie dlatego, że on jest taki stylowy i w ogóle, no to się nie uczesałem, żeby wyglądać jak gówno. Żeby przynajmniej choć trochę kontrastować, żeby nie było zbyt prestiżowo w tym francuskim samochodzie. Visa to dowód na to, że Citroen też mógł robić kompletnie nieekscytujące samochody. W sensie przyjęło się, że albo mieli świetny design, albo dziwne nowinki techniczne, albo chociaż robili coś radykalnego w swojej prostocie, jak na przykład 2CV. No ogólnie zawsze z pierdolnięciem, przynajmniej do czasu, kiedy kupił ich nudniejszy Peugeot. Bo to było tak, już w latach 60. Citroen zaczął pracę nad następcą dla ślicznego, charakterystycznego modelu Ami. Niestety pierwsze prototypy były zbyt zjebane i nikt by ich po prostu nie kupił. No to chłopaki wzięli się za kolejny projekt, najpierw razem z Fiatem, a potem już sami. Zrobili nawet własną platformę, po czym w wyniku kryzysu paliwowego kupił ich Peugeot i kazał spierdalać z oddzielną platformą. Dał im podwozie Peugeota 104, żeby unifikować szpej wewnątrz koncernu. No i tak powstała Visa, a z oryginalnej własnej platformy Citroena bodaj w 1984 powstał Old Cit Club, ta rumuńska spierdolina i parodia samochodu, przez niektórych nazywana ostatnim prawdziwym Citroenem. To było tak chujowe auto, że importerzy czasem nawet nie wyjmowali drewnianych klocków wsadzanych w miejsce klocków hamulcowych na czas transportu. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze dorwać jakiegoś na chodzie do testu, choć nie będzie to łatwe. Ostatnie ogłoszenie o sprzedaży widziałem ponad rok temu. No ale do rzeczy. Visa weszła na rynek w 78 i wyglądała, no, źle. W sensie, jej front szybko zyskał przydomek świńskiego ryja, a cały wóz był dramatycznie nudny jak na Citroena. Taki, kurwa, Golf, no ogólnie małpowanie Renault 14 czy innych hatchbacków. Dopiero druga seria zyskała jako taką popularność, ale nadal słabe wersje były tak fascynujące jak nóż do krojenia chleba. A jakby nie patrzeć, nie na tym Citroen zbudował markę. Ale żeby nie było, powstały też dojebane wersje, na przykład GTI z motorem 1.6, która potrafiła dojechać do 190 km na godzinę. W takim maleńkim pudełku to musiało być wspaniałe przeżycie. Coś w rodzaju samobójstwa, tylko że tym razem się nie udało, ale dochodzenie do siebie pewnie zajmuje tyle samo, co po, nie wiem, nieudanym skoku z mostu. Niestety lub stety, ja nie testowałem jakiejś dojebanej wersji GTI, tylko wspaniałą, najbiedniejszą z dostępnych, z białym lakierem, brakiem tylnej wycieraczki i potężnym dwucylindrowym bokserem. No, takie, jak to się młodzieżowo mówi, XD, bo to zmodernizowany złom z Citroena 2CV, ale w wersji ten wzmocniony. Generalnie to tak, przód jest taki, no, w porządku, w miarę sympatyczny, z dużą dozą plastiku. Linia też jest niezła, ale potem patrzę na dupę, no i o, ja pierdolę, zero jakichkolwiek proporcji. Wielka, szeroka, pionowa ściana z klapą i maleńkie światła jak z jakiegoś poloneza traka. No kurwa, jak te pierwsze Ssangyongi Rexony, czy jak one się nazywały. Teraz uwaga, to Citroen, a nie znalazłem żadnych stylistycznych smaczków poza zaślepką na wycieraczkę. Serio. Citroen, który nie ma nic kombinowanego poza plastikowymi listwami wszędzie. A, no i jestem fanem list na rynienkach dachowych, pomalowanych farbą na chrom, względnie na coś udającego chrom. Piękna sprawa. No dobra, finezja Citroena zachowała się jeszcze w dekielkach na jedną śrubę, kryjących śruby od kół. Ale tak to serio, nudy. A, no i korozja w stopniu standardowym dla starych francuskich aut, czyli żreje mocno. Zajrzyjmy do wnętrza. Zaprojektowano je poprawnie i tak, no, bardzo dekierki, jak tylko się dało. Aż jestem przerażony i zastanawiam się, czy to na pewno Francuzi, w sensie tylko liczba detali i kolory zdradzają, że to Citroen, bo tak to prędzej obstawiałbym jakiegoś Volkswagena z jego rysowaniem wszystkiego o dekierki. A, no i kierownica z jednym ramieniem też zdradza, co jest grane. Natomiast wielka szkoda, że tu już jest bodaj trzecia seria Visy z normalną, ergonomiczną obsługą przyrządów. Wcześniejsze miały zamiast wajch taką satelitę z dwoma pokrętłami obsługującymi prawie wszystko. Co zrobić? A, i w ogóle Visa była pierwszym Citroenem, w którym kierunkowskazy same odbijały. Nie żartuję, chłopaki z Citroena olewały ten feature naprawdę długo. To zajrzyjmy sobie do wnętrza tego tojtoja. Boczek generalnie w typowym francuskim stylu z tego okresu, podobny na przykład do Peugeotów.
Za ciekawy można uznać klameczkę, która działa tak, że otwieramy sobie w tą stronę, natomiast jeśli chcemy zaryglować, no to przesuwamy do przodu czegoś, co się nie uda teraz zrobić, no bo drzwi są otwarte. Natomiast to jest chyba, tak, to jest regulacja lusterka taka wielka, więc pewnie wymiana jest dość upierdliwa. Zaleta taka, że tutaj mamy całkiem sporą kieszeń, wykonaną z gówna. Podobnie jak ten odblask. Nie wierzę, że ten odblask jest fabryczny, bo to jest obrzydliwe całkiem. Chyba ktoś sobie po prostu nakleił, bo to jest taka najbiedniejsza wersja, która w sumie nie miała niczego, więc pewnie tutaj powinien być normalnie odblask i grzyb sobie nakleił kawałek czerwonej taśmy, żeby niby był odblask na drzwiach. No dobra, no lewy próg to hehe, wiadomo. A teraz najfajniejsze, czyli sama konsola i wnętrze. No nie powinienem był ustawiać tak kierownicy, bo to zawsze brzydko wygląda na ujęciach. Ale jest to taka tradycyjna citroenowska kierownica z tym jednym, nie wiem jak to zawsze nazwać, przęsłem? Nieważne. Generalnie można tutaj pochwalić bardzo estetykę tych zegarów, bo są jednocześnie czytelne i w sumie całkiem ładne. Nie to, że jakieś przepiękne, jak na to, że no nie mamy tu w sumie nic, bo mamy tylko prędkościomierz, paliwo, podstawowe kontrolki typu ładowanie, hamulec, kierunkowskazy, światła, no i olej oraz wielki zegarek. Pewnie tutaj byłby obrotomierz, gdyby to była bogatsza wersja. No i o tym, że to nie jest bogata wersja, przypomina nam jeszcze to, że mamy tu kilka zaślepek. Sama jakość, no to hehe, jak to w Citroenach z tamtych lat, czyli... No dobra, bo rozwalę. I co? Mamy to standardowy układ z dwoma manetkami. Aczkolwiek całość tworzy taką fajną konsolę. W sumie no jak to Francuzi, kurwa, oni umieją zaprojektować samochód, no. W sensie, żeby on wyglądał już niekoniecznie, żeby zawsze był niezawodny. Światła też typowo po francusku odpala się w ten sposób. No, wyposażenie, no to przeciwmgielne ogrzewanie tylnej szyby, kierownica i przednia szyba, no i koniec wyposażenia. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, no to tutaj tak. Po pierwsze mamy oryginalne radio marki Citroen. Nie wiedziałem, że Citroen robił swoje radio, ciekawe jak to dla nich to robił. I z tego co widzę, tutaj mamy... Chyba mamy coś w rodzaju Bassehohen, ale nie dam głowy. Bo nie wiem, czy ono w ogóle działa. Spróbujmy. O kurwa, działa. Dobra, nie rozumiem za bardzo jak to działa, że tu jest oddzielnie to i to. I tak samo tu jest. I to ma jakieś oznaczenia, ale są zupełnie niezrozumiałe. No ale trudno, no to francuskie radio. Pewnie trzeba by ogarnąć jakieś instrukcje do tego. Jakąś instrukcję do tego. O, tu mamy trochę wilgoci. No i co? Standardowo ogrzewanie, czyli nawiew z zewnątrz, ciepłe powietrze, wiatraczek. Teraz tak, to jest chyba mój ulubiony detal w tym samochodzie. Ponieważ Francuzi nie mogli być jak takie, wiecie, zwykłe zwierzęta z innych krajów, bo oni są zawsze stylowi, więc nie masz nawiewu na twarz i na nogi, tylko masz nawiew na typa w kapeluszu i na eleganckie buty. Na oko chyba Oxfordy, ale się nie znam. Ale wiecie, musi być elegancko. Choćbyś miał najbardziej biedną wersję 2CV, no to jesteś kurwa z Francji, więc jesteś jebanym burżujem. Choćbyś zarabiał, nie wiem ile oni tam zarabiają minimalne i nieważne. Takie pierdolenie. Tu mamy kolejne zaślepki, pewnie elektryczne szyby czy coś tu mogło być. No tu standardowo więcej nawiewu, mniej nawiewu. I to chyba na tylne, tak, to na tylne siedzenia. To, wow, to ma nawiew na tył, szanuję. Popielniczka, wiadomo, z jakimiś pięknymi śmieciami. Tu mamy listwę, która nie wiem do czego służy. Być może były na niej jakieś napisy, jak to była bogatsza wersja. I tu chyba coś się otwiera. Nie, tu się nic nie otwiera. Tu jest po prostu schowek. Taki o. Tu jest jeszcze jeden, jakiś kluczyk czy coś. No i tu jest największy, taki o. Z którym może coś wypaść, bo jest jakby wentylowany, żeby na przykład woda spływała czy coś. Nie wiem dlaczego tak to zaprojektowali, ale w sumie nie wygląda to źle. Z drugiej strony przy kierowcy też coś takiego mamy. I to są w ogóle jakieś śmieszne niemieckie ulotki, to oczywiście je wyjmę. Coś dla waszego bezpieczeństwa. A! Karteczka parkingowa z Niemiec. No, także mamy taki ręczny zegar tutaj.
w Niemczech mieli taką technologię. Także jak widać, Polska była dużo bardziej zaawansowana technologicznie, ponieważ my mieliśmy już automatyczne zegarki, a oni musieli kręcić o tak. Tak było niezmyślne. Co ciekawe, Visa ma nawet regulowany poziom świateł. Pewnie nie działa, bo widziałem już, że jest podciśnieniowo. No i ssanie standardowe, bo to gaźnik. Tutaj mamy dokładany, znaczy pewnie, nie wiem, czy fabrycznie, czy nie, szyberdach marki Webasto. Jak on działa? Aha, odkręca się go po prostu. To lepsze niż w moim Peugeotie. No i o, można otworzyć, zamknąć pięknie. To już jest bogate wyposażenie, jest wentylacja. A, właściciel już mnie poprawił, że to Webasto to oryginalny jest, proszę Państwa. Nie ogrzewanie postojowe, tylko wentylowanie postojowe. To jest to, co kocham w francuskich wozach z tych lat. Że te siedzenia są tak, kurwa, miękkie, ale tak wspaniale miękkie, że no, jak nigdzie. Żartowałem z tym, że to jest taka najgorsza wersja, bo kurwa nie ma lusterka wstecznego i to nie wygląda jakby ktoś się ujebał, tylko jakby go po prostu nie było. To się nazywa fura w wersji bieda. Skoro już jestem z tyłu, to przy pozycji, w której ja tam siedziałem, kurwa, ale ham ze mnie w ubłoconych butach. No dobra, no siadając samemu za sobą, no to wbijałbym sobie dość intensywnie kolana w plecy. Ale siedzenie jest na tyle miękkie, że spokojnie można to robić, jak widać. Bo normalnie sobie wbijam i stelaż w niczym nie przeszkadza. Także 12 na 10. Natomiast zaletą jest to, że jest bardzo dużo miejsca na głowę, co jest zaskakujące. Dobra, bagażnik. I to jest w ogóle fenomenalne w tak małym samochodzie. Co prawda z tyłu trzeba się mocno kompresować, żeby usiąść z moim wzrostem. Ale za to mamy furę, która przy do... Nie wiem, ile to ma metrów, będę musiał sprawdzić, jak zwykle się nie przygotowałem. Ale to jest fura, która jak widać ma bagażnik. Po prostu ma bagażnik. I teraz tak, tutaj mamy jakieś fajne fanty z Niemiec w ogóle. Na przykład możemy sobie poczytać nieaktualną gazetkę. Sobie poczytamy oczywiście. Herzlichen Glückwunsch. Czyli życzą mi pewnie czegoś. Pewnie śmierci, jak to Niemcy, bo oni zawsze nie lubili Polaków przecież. Trzeba być nacjonalistą. Dobra, nie, za głupie to. To wytnę. O, z 2003 roku i mamy tutaj, widać, rodowitego Niemca. Nazywał się Jürgen Czadek, znaczy Czadek. Nie wiem, jak oni to pewnie wszyscy, którzy go znają, mają przejebane z czytaniem jego nazwiska. Wyobraźcie sobie, że jesteście Niemcami i musicie przeczytać Czadek. Z tym mnie współczuję. Tu mamy jakieś reklamy dywanów. O, tu brama brandenburska. Czy tam jakieś bramy po prostu metalowe. Gdzie są oferty sprzedaży gratów, ja się pytam, czemu... Passauer Neuen... A, o zespół ABBA grał w kiedy? 18 juni to będzie lipiec 2003. No dobra, Jezu, w ogóle jakie tu są zestawy. Santana! Panie... Bardzo tutaj grube rzeczy. Iglesias 2003 w pełni. Oj, Motorhead. O, Rem. Okej, okay. Nenamit Band, to myślę był najlepszy koncert tych czasów. Sauber der Panflüte. Także udało się, znaleźliśmy dodatek z samochodami z 2003. Mamy tutaj super nowiutką BMW 5. Ale bardziej mi się podoba to, że tutaj jest, proszę bardzo, luksusowy Hyundai XG 350. Kurwa, nie widziałem tego na drodze już nie wiem jak długo. A kosztował 33 tysiące euro. To wprowadzenie 7-biegowej skrzyni automatycznej w Mercedesie. O, pierwsze, no, bardzo ważne wydarzenie tu zostało udokumentowane. Pierwsza automatyczna skrzynia 7-biegowa, ale to będzie najlepsze, bo są ogłoszenia samochodowe i poszukamy jakichś głupich. Kurwa, 300, o, jest BMW E36 pewnie, kompakt. 94 rok. 4300 euro, pojebało. E28 ETA. Kurwa, 250 euro. Doskonale. A tutaj jest cena na PRIV nawet. O, przecena na golfiki czwóreczki. Polacy już jadą. Widać, w Afryce już wtedy kochali Toyoty, bo mamy zuchę, poszukuję starych Toyot. Od 75 do 94. Kupię wszystko zapewne. Cóż mogę powiedzieć o mechanice? Dwucylindrowy bokser ma dość żałosne osiągi i nie jest fascynującą konstrukcją. Od 650 cc, 32 czy 34 konie, jakoś tak. Taki mocniejszy maluch.
Zaletą na pewno jest prostota. Tak na oko to silnik ze skrzynią, ustawione wzdłużnie można wyjąć rękami, a remont zrobić w stodole. Wszystko jest pod ręką. No i znajdziemy też typowy fitter dla ówczesnej grupy PSA, klucz do świec z instrukcją. Zawsze mnie to zastanawiało, czy świece jebały się w tamtych czasach aż tak bardzo, czy chodziło tylko o diagnozę, wykręcenie świecy i sprawdzenie, czy jest iskra, albo po prostu jak wygląda świeca, bo to też może dużo powiedzieć o stanie silnika. Dobra, pora dać kurwie miodu. Pal waszmość. O Jezu, na biegu. Doskonale. Panie, bez gazu odpalony, proszę bardzo. Oj, chyba mu zimno. Zawieszenie, pomimo silnika z 2CV, jest już peugeotowskie, a to oznacza McPhersony z przodu, jeśli dobrze pamiętam, a z tyłu sprężyny ustawione horyzontalnie. W efekcie widza jest nadal miękka, ale nie buja się już tak jak pojebany 2CV i jego pochodne. A co do jazdy, to no, zależy jak na to spojrzeć. Jeśli porównamy to na przykład do Malucha, no to jest to wóz rewelacyjny, dobrze wyciszony, łatwy i przyjemny w obsłudze oraz prowadzeniu, a osiągi zupełnie wystarczą, w sensie... Serio, malutkiego boksera przy prędkościach miejskich prawie nie słychać. Do tego Wiza jest po prostu komfortowa, jak przystało na Citroena. To miękkie zawieszenie naprawdę robi robotę. No ale tego porównanie do Malucha jest w sumie nieuczciwe. To jednak klasa różnicy oraz kilka lat. Z drugiej strony taka Wiza z motorem 0,65 jest słabsza nawet od najgorszego Volkswagena Polo pierwszej serii z silnikiem 0,9. O ile Wizy z motorami w okolicach litra spokojnie mogą sklasyfikować jako niezłe w miarę przestronne auto miejskie, tak wersja 0,65 to taka lekka patologia. Na zasadzie nie chcesz aż tak małego gówna jak Maluch, ale nie masz hajsu na kompakta albo auto miejskie. Więc kupujesz sobie w chuj powolną, ale wygodną i przestronną Wizę, która wygląda średnio, ale spełnia zadanie. W zasadzie Wiza ma jedną zaletę. Przez to, że niczym się specjalnie nie wyróżniła, szybko stała się unikatem. Jak wiecie, takie brzydkie kaczątko, nieprawdziwy Citroen. W efekcie kupując wóz, no jakby nie patrzeć, łatwy w serwisie, jednocześnie można mieć coś, czego prawdopodobnie nie spotkasz na żadnym spocie. No, może poza panem Wiesławem, który przyjedzie swoim C15 sprzedawać ogórki, aczkolwiek to też już rzadki widok. Bo widzicie, C15, czyli dostawczak na bazie Wizy, też już praktycznie wyginął. Ale na pocieszenie, ta, którą zobaczyliście na tym filmie, jest na sprzedaż. Wystawia ją mój kolega, także jeśli chcecie mieć zapomnianego klasyka, jest na to szansa. Link wrzuciłem wam w opis. A, i dla tropicieli, tak, ten mój kolega handluje autami, w tym także ciekawymi gratami. I co ważne, robi to uczciwie. Wbrew pozorom, da się. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki za oglądanie.